I witam w szóstym odcinku Krzywizny Umysłu. Ten odcinek zatytułowałem Odcinek Manipulacyjny. Jest to część druga tematu Przegięcie z odgięciem. I dlatego tak zatytułowałem, ponieważ będziemy tutaj manipulować niekoniecznie tak jak pan Mariusz manipuluje swoimi widzami, swoimi słuchaczami, o czym też powiemy w tym odcinku, ale będziemy przede wszystkim manipulować promieniem świetlnym. Zobaczymy, jak wygląda refrakcja w praktyce. Ale zanim się tym zajmiemy, to chciałbym podziękować moim widzom i moim komentatorom pod moimi filmami, że dodają mi sił do tego, by dalej robić te filmy. Również dziękuję tym, którzy rzucają mi wyzwania, są tacy. I szczególnie chciałbym podziękować użytkownikowi Zamos i użytkownikowi Łukasz. Łukasz pisze pod moimi filmami, a Zamosa poprosiłem o komentarz w sprawie komentarzy Karola, który tam polemizuje pod moimi filmami często. Również ci użytkownicy przysłali do mnie maile i rzucili kilka pomysłów, które skłoniły mnie do zrobienia tego filmu w taki sposób, w jaki teraz ten szósty odcinek będzie zrobiony. To jeśli chodzi o te podziękowania. Teraz zajmiemy się Mariuszem Szczytyńskim i jego filmem o refrakcji, a właściwie o badaniu promienia świetlnego i jego odgięcia. I ten temat podjął w filmie czwartym Niebocentryzmu, Promień świetlny, dzień, noc, pory roku. Żyjemy wewnątrz Ziemi. Posłuchajmy, co Mariusz Szczytyński opowiada w tym filmie o refrakcji. Zobaczmy. Jak przebiega promień świetlny w atmosferze? No to przejdźmy do takiego doświadczenia. Tu widzimy laser, tu widzimy, że on się załamuje, tu mamy akurat kąty, tu mamy powietrze, tu mamy wodę. Co tu jest takiego ciekawego w tym doświadczeniu? Tutaj chodzi o to, żeby wprowadzić w błąd wszystkich tych, którzy są niezorientowani. Nie znają tematu optyki, jak to funkcjonuje. I każdy, kto nie zorientowany, to kupi. Po prostu popatrzy na to, no rzeczywiście się załamuje i nie ma najmniejszego problemu. Ale czy to jest prawda? Czy laser jest słońcem? Czy laser jest promieniem świetlnym? Mało tego, woda to nie jest atmosfera, gdy się tak dobrze przyjrzeć. A więc już powstają pytania, które są, nadają trochę wątpliwości temu doświadczeniu. W atmosferze jest woda, ale woda nie jest atmosferą. To jest bardzo ciekawe pytanie. No i Mariusz Szczytyński stwierdził, że woda to nie atmosfera, że laser to nie promień świetlny ze słońca. No i to już jest dowodem dla niego, że coś jest nie tak z tą refrakcją. I dalej mówi, że refrakcja, czy też odgięcie tego promienia odbywa się w drugą stronę, zupełnie odwrotnie niż mówi Wikipedia. Musimy przejść do Wikipedii i danych. Ale tu mamy pewien wykres i tu mamy dwie linie. Jedna jest czarna, a druga jest czerwona. I ta czarna jest oficjalna wersja Wikipedii. To Wikipedia właśnie pokazuje, że w ten sposób promień idzie od Słońca w dół, załamuje się na atmosferze i dociera do Ziemi. Pozornie by wyglądało, że jest wszystko w porządku, ale to są tylko pozory. Tak samo z tymi doświadczeniami wcześniejszymi. Patrzmy na to czerwone. Czerwona linia wchodzi do atmosfery, nie załamuje się wcale do dołu, tylko wręcz przeciwnie, dociera do Ziemi i odgina się do góry. Co to jest za kwestia? To są doświadczenia co najmniej dwóch panów. Jeden jest Wilhelmem Martinem, a drugi jest Heinrichem Hennerem, profesorem geodezji. No i dalej Mariusz Szczytyński opowiada o tym doświadczeniu tych dwóch panów. Podaje różne tam wykresy, tabelki, podaje różne dane, które dowodzą, że promień odgina się do góry, czyli tak dokładnie jak ta czerwona kreska na tym rysunku, którym on przedstawił.
kiedy kończy omawiać te doświadczenia tych dwóch panów, mówi mianowicie, że takie dowody, że ten promień się odgina do góry, możemy sobie zobaczyć sami, nawet nie mając niwelatora, nawet nie mając żadnych przyrządów. Tak, jak teraz, no to jest teraz pytanie, jak to wszystko teraz sprawdzić? Czy mamy tylko mieć geodezję Kennera czy Martina? Okazuje się, że możemy w bardzo prosty sposób powtórzyć takie doświadczenie. Nie trzeba tutaj żadnych specjalnych przyrządów, niwelatorów i jakichś pomiarów ekstra. My zwrócimy uwagę na jeden proces. Proces podnoszenia się obrazu w kamerze do góry w czasie przybliżenia. No i musimy mieć po prostu statyw, kamerę, zoom, wiadomo. Musimy po prostu taki sprzęt mieć i teraz jak to będziemy sprawdzać? Jak się odgina ten promień? Tak samo jak się nam przesuwa obraz. Zobaczmy, co ja tutaj zrobiłem takiego. Ustawiłem tak, jak uważałem. Wyszło mi tutaj na dole płotu środek obrazu. Ta linia czerwona to jest środek obrazu. Ale jak już przybliżyłem, to gdzie mi jeden środek obrazu wylądował? Na górze płotu. Ten bez przybliżenia to już jest po przybliżeniu. Widzimy różnicę? No, panie Mariuszu, widzimy różnicę. Bardzo dobrze ją widzimy. Rzeczywiście obraz przesunął się do góry. Widzimy to wyraźnie. Ja dodam, że w dalszej części tego filmu pan Mariusz pokazuje inne też rysunki, inne też zdjęcia, nie rysunki, które również potwierdzają to, że obraz po przybliżeniu przesuwa się do góry. No i według niego jest to dowód na to, że ten promień też odgina się do góry i dlatego tym aparatem mu się przesunął ten obraz. Możemy w sposób praktyczny przekonać się, jak promień świetny przebiega. No i mamy teraz potwierdzenie, tak, że ten obraz przesuwający się do góry potwierdził Mariuszowi Szczytyńskiemu, że promień się odgina do góry, tak jak ci panowie tam, ten Henrich i Martin, doświadczeniami to zbadali te odgięcie tego promienia. Właściwie jest to praktyczne udowodnienie tego odgięcia promieni. Ja też chciałbym tutaj zachęcić wszystkich do tego, abyśmy praktycznie coś sprawdzili, abyśmy praktycznie zrobili pewne doświadczenie. Mianowicie chodzi o doświadczenie z tą refrakcją. Tam na początku tego filmu Mariusz Szczytyński pokazuje, że promień w akwarium się odgiął do dołu, i zobaczymy, czy rzeczywiście woda powoduje odgięcie się promienia do dołu, jak to odgięcie promienia wpływa na obraz, tak? Na to, co widzimy. Nie musimy nawet wychodzić na dwór, nawet nie ruszać się z kuchni. Wystarczy do tego doświadczenia szklanka, przezroczysta, zwykła szklanka, i żebyśmy napełnili tą szklankę wodą. Tej wody nie, żeby nie było dużo, bo będziemy musieli tą szklankę przechylić, i gdybyśmy mieli dużo tej wody, to by się nam wylała ta woda. Potrzebne nam też będzie jakieś źródło światła. Najlepiej, żeby to była taka latarka z takimi diodami, gdzie widać, że te diody się, jeżeli nie świecimy sobie prosto tymi diodami w oczy, to widać, że one nie świecą prosto, że one nie są wypełnione takim pełnym światłem, tylko widać, że gdzieś to światło na bok ucieka. No bo dzięki temu będziemy mogli zbadać prostość tego promienia i kiedy ten promień do naszych oczu rzeczywiście trafia, a kiedy idzie gdzieś obok. Teraz mała jeszcze uwaga bezpieczeństwa. Dobrze by było, żeby te diody albo czymś przyciemnić, albo najlepiej, żeby były to jakieś wyczerpane trochę baterie, żebyśmy nie jakąś pełną moc tutaj zastosowali, tylko żebyśmy nie nadwyrężyli sobie oczu. Do badania tego promienia możemy również wykorzystać laser, ale uwaga! Nikomu, nawet ani sobie, ani nikomu nie wolno świecić laserem w oczy, dlatego że laser powoduje uszkodzenie wzroku, ponieważ laser jest takim skondensowanym jakby promieniem i jeszcze do tego ten skondensowany promień zostaje skupiony w soczewkach naszych oczu.
nie wolno takiego czegoś robić. Nigdy nie wolno świecić po oczach komuś, ani też sobie. Jeżeli mamy już te kwestie bezpieczeństwa za sobą, to przejdźmy do tego doświadczenia. Jak już wspomniałem, będziemy musieli przechylić tą szklankę i zobaczmy na ten obrazek. Dobrze by było, żebyśmy mieli właśnie taki układ. Tak sobie przechylmy i zaświećmy tą latarkę i zobaczmy, umieśćmy z drugiej strony tej szklanki, po drugiej stronie tej szklanki umieśćmy nasze oczy, tak? Czyli jak gdyby zaświećmy sobie tą latarką w oczy. Pamiętajmy, laserem nie świecimy, tak? Laserem robimy to jakoś inaczej. Laserem sprawdzamy może na ścianie, czy na jakiejś kartce, gdzie ten punkcik lasera się odbija. Pamiętajmy, że musimy jeszcze większą ostrożność zachować, ponieważ od tej wody ten laser może się gdzieś odbić, także no najlepiej to nie używajmy lasera. No wróćmy do tego doświadczenia i patrzmy, że mamy tutaj szklankę, mamy tutaj oko i teraz jeżeli nie mamy tak ugiętą trochę latarkę do dołu, to wtedy widzimy, że światło tej latarki ugina się w wodzie i dolatuje prosto do naszego oka, bo widzimy w tym oku tą diodę wypełnioną pełną, a więc promień do naszego oka trafia w tej ostatniej fazie swojego lotu, trafia po prosty. Chociaż z początku był krzywy, nie wiemy jaki był, ale na końcu widzimy go jako prosty. Jeżeli odstawimy tą szklankę, to zobaczmy, że zgubimy ten promień i musimy podnieść do góry oko, żeby znaleźć ten promień. A więc widać wyraźnie, że ten promień ugiął się przy pomocy szklanki, ugiął się do dołu. On się ugina do dołu. Kiedy już mamy dowód na to, wizualny, doświadczalny, że promień, kiedy przepuścimy go przez wodę, ugina się do dołu, to zróbmy jeszcze coś. Zróbmy coś takiego, że weźmy sobie jakąś deseczkę albo jakąś pałeczkę, no jak ja wziąłem taką łyżkę, taką drewnianą i sobie położyłem zamiast tej latarki, to tak sobie w poprzek wsadziłem tej szklanki, tak jak tutaj na tym rysunku jest. Co się stanie z tym obrazem? Co się stanie z tym obrazem? Tutaj widzimy to, co powinniśmy zrobić, natomiast to nie jest obraz, który zobaczymy. To, co zobaczymy, ja zrobiłem z moim przyjacielem Mateuszem taki film i zobaczmy właśnie, co powinniśmy zobaczyć. Z tego filmu będzie widać. Masz? I teraz, czekaj, zrób jedną. No, na razie nagrywam. A, dobra, to ja podnoszę. I widać? Bo ja tak trochę... Widać, że się podniosło? Widać, tak? Dobra. Czyli czym grubszy tafla wody, tym bardziej się odgina, widzisz? Dobra. I latareczka. Czekaj, tak żeby ci świeciła prosto ta dioda. Świeci? Nie. Czekaj, teraz ja muszę ją podnieść, czekaj. Powiedz mi, kiedy świeci ci w oko. No jakoś świeci. Świeci? Teraz pokazuję tak i teraz przewracam tak. Czyli, że... No teraz. Dobra. Tak. I teraz cyk, muszę podnieść, tak? O, ja wiem mniej więcej, teraz będzie. Jest coś takiego? No. No i to jest całe badanie, dobra. No, to było całe badanie i widzieliśmy tutaj na filmie, miały być zdjęcia, ale Mateusz zdecydował się, że zrobi film i bardzo dobrze się tak zdecydował, bo widzę, że bardzo ładnie to wyszło i na tym filmie widać wyraźnie, że po pierwsze to, że promień się odgina do dołu przez tą szklankę, jeżeli patrzymy, to promień odgina się do dołu, ale widać też coś jeszcze, widać mianowicie skutki odgięcia promienia do dołu. A skutki są takie, że jeżeli promień odgina się gdzieś do dołu, to obraz, który będziemy widzieli, będzie nam się podnosił z powodu tego odgięcia do dołu. Dlaczego ten obraz będzie się podnosił? Otóż dlatego, że zobaczmy sobie na te rysunki jeszcze raz. Jeżeli widzimy tak promień ze szklanką, tak widzimy to ze szklanką. Natomiast bez szklanki, gdybyśmy nie patrzeli ze szklanki i nie zmienili swojego położenia, swojego oka,
to byśmy musieli, żeby bez szklanki zobaczyć tą latarkę, ten promień prosto, to musielibyśmy podnieść tą latarkę. A zatem szklanka, czy też właśnie ta refrakcja powoduje, że obiekty, które są realnie niżej, widzimy jako podniesione. Wróćmy do tego filmu, co pan Mariusz opowiadał w tym filmie, że obraz podnosi mu się do góry. Widzimy, dlaczego Mariuszowi Szczytyńskiemu ten obraz podniósł się do góry? Czy podniesienie tego obrazu do góry na tych zdjęciach dowodzi, że do góry odgina się promień? Czy dowodzi właśnie czegoś, o ile już czegoś dowodzi z tym promieniem, to czy dowodzi raczej czegoś odwrotnego? Zobaczmy, widać wyraźnie, że jeżeli promień odgina się do dołu, tak jak Wikipedia o tym mówi, tak jak doświadczalnie sobie sprawdzimy w tym, w kuchni sobie sprawdziliśmy to doświadczalnie, to zobaczmy, że obiekty, które będą widoczne, będą podnosiły się, jakby do góry będą się podnosić. Stąd właśnie występuje to zjawisko refrakcji, jeśli chodzi o dalekie obserwacje. Już jakiś obiekt jest schowany za horyzont, natomiast ta refrakcja powoduje, że on podnosi się i dzięki temu widzimy go, mimo że już widzieć go nie powinniśmy. Jest jeszcze jedna sprawa, na którą mi zwrócił uwagę użytkownik Zamos odnośnie Mariusza Szczytyńskiego i jego sposobu prowadzenia w ogóle tych rozważań, tych doświadczeń i przedstawiania ich. Mianowicie on przeważnie rysuje odwrotnie strzałki. I zwróćmy uwagę na to, że no nawet w tym filmie, który tutaj mówiłem, aczkolwiek o tym nie wspomniałem jeszcze, zamieszcza taki rysunek, ten rysunek też jest na forum i zobaczmy, jak tu są strzałki namalowane. Podpisał to tak, że linie te ukazują nam, gdzie poleci nasz wzrok po owych zagiętych liniach. No, jak nasz wzrok może polecieć? Nasz wzrok nigdzie nie może polecieć. Te strzałki są po prostu karygodnie źle namalowane. Dlatego, że nasz wzrok, jak on może patrzeć zgodnie z oddalającymi się promieniami? Przecież nasz wzrok jest odbiornikiem, a nie nadajnikiem. On odbiera promienie, odbiera światło. Czy bylibyśmy przy takim stanie w ogóle cokolwiek zobaczyć, skoro te promienie uciekałyby od naszych oczu? Przecież one muszą lecieć do naszych oczu. Jak to jest w ogóle narysowane? Jak to w ogóle, jak, w jaki sposób to jest w ogóle tłumaczone? W takiej sytuacji, jak on to namalował, niczego nie powinniśmy zobaczyć. Powinniśmy zobaczyć to, co jest w stronę słońca, jak będziemy patrzeć, a w stronę odsłonecznej już nie powinniśmy nic zobaczyć. Bo uciekają te promienie. Uciekają od nas. I takie mam właśnie zarzuty do tego. I właściwie cały ten odcinek, nazwałem go manipulacyjnym, aby właśnie pokazać, nie tylko pomanipulować promieniem, ale również by pokazać, w jaki sposób Mariusz Szczytyński no, manipuluje ludźmi, w jaki słaby sposób przedstawia różne rzeczy. Nie dochodzi do prawdy. Nie dochodzi do tego, jak to jest naprawdę, tylko to, co mu akurat pasuje, to sobie wstawia w to. Pasuje mu, że promień się odgina do góry. Nie bierze pod uwagę, jak, dlaczego to się odgina. Nie drąży tematu, nie dochodzi do prawdy, tylko mu pasuje to do wklęsłej ziemi, więc hura, mamy dowód. A zobaczmy, tak naprawdę tutaj może to czegoś zupełnie innego dowodzić. W następnym odcinku wrócę do tego odcinka tutaj, tego, co teraz właśnie omawiam, aby właśnie pokazać wam dokładnie, drodzy, jak Mariusz Szczytyński to robi, jak on przedstawia prawdę w cudzysłowie, bo z prawdą to nie ma nic wspólnego. I zobaczycie w następnym odcinku i w następnych odcinkach również, ponieważ dalej będę kontynuował ten temat, tego przegięcia z odgięciem. A ten odcinek manipulacyjny, zakończył się właśnie i zapraszam na następne.